Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym taki nowy cykl zacząć. Chciałbym Wam przedstawić takie naprawy, uwagi dotyczące samochodu Renault Scenic 2 z silnikiem 2.0.16. To jest samochód z rocznika 2006. Tutaj akurat widzicie wersję Grand Scenic, czyli dłuższą. Jest ona o 30 cm dłuższa od normalnego samochodu. 7-osobowa. No, mi akurat takie coś było potrzebne, bo ja tutaj przy budowie różne rzeczy robię, czyli samochód pojemniejszy mi był potrzebny, ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że no, jak kupowałem ten samochód, to wiadomo, eksploatacja na gazie jest ten dosyć opłacalna. Dwulitrowy silnik. Ja tutaj może przedstawię ten silnik. Ten dwulitrowy silnik wygląda tak. Jest tu dosyć napakowane w tym samochodzie. Instalacja gazowa to nie pamiętam jakiej marki, ale dosyć dobra instalacja gazowa. Tutaj gazownik mi powiedział, bo proszę zwróćcie uwagę na ten tutaj parownik. Zupełny niż takie znane parowniki Wam. I co tutaj powiem, to jest samochód z 2006 rocznika. Przebieg 220 tysięcy, przebieg jest autentyczny. Zapłaciłem za niego więcej niż rocznikowo i to dużo więcej, bo liczyłem, że będzie dobrze, tak? Ale to nie jest tak kolorowo jak zawsze. Okazuje się, że jest bardzo dużo błędów. Parę błędów nie zauważyłem, parę zauważyłem, ale ogólnie mimo, że zapłaciłem, że przepłaciłem za niego, można tak powiedzieć, rocznikowo, to blacharsko jest w bardzo dobrym stanie, bo to jest samochód ocynkowany. Funkcjonalnie też mi wszystko pasuje, a największe zastrzeżenia mam do silnika i będę tu po kolei wszystko robił w tym samochodzie. I powiem, ten odcinek jest poświęcony poduszkom silnika. Dlaczego to robię? Dlatego to robię, że chcę, ludzie mając podobne samochody czy podobny silnik, tutaj ten 2.0.16, który jest najlepszym silnikiem pod gaz, ale oczywiście ale, do tego też dojdziemy, ale chcę powiedzieć, co już zrobiłem i co będzie robione, żeby po prostu komuś pomóc, tak? Żeby nie musiał się męczyć tak jak ja, bo okazuje się, że wszystko, że mamy dużo dostępnych danych, ale jak przyjdzie coś wybrać spośród ofert z Allegro, to nie jest już tak kolorowo, tak? Bo powinien się dobiera i tak są inne części. Tych modeli dwulitrowych było bardzo dużo, zależnie od rocznikowych, więc możemy popełnić pomyłki, a chcę Wam pokazać, jak ich uniknąć i czym się sugerować tutaj w doborze, tak? Dobrze, tak jak mówiłem, chcę Wam tutaj pokazać odcinek z poduszkami silnika. To jest tutaj, widzicie tutaj poduszkę górną. Ja akurat tutaj założyłem tą poduszkę używaną, ale w bardzo dobrym stanie. Ja Wam ją pokażę na zdjęciach, a jaki jest efekt, jak ta poduszka jest zniszczona, tak? Wtedy ona ma tam taki dystans, taką przerwę. Wtedy cały silnik siada jakby na nadwoziu i przenoszą się wibracje i w samochodzie to wygląda tak, jakby był włączony wentylator na maksymalnych obrotach, takie buczenie, takie buczenie, jakbyście maksymalnego nawiewu używali i taki jest efekt tej uszkodzonej poduszki, tak? To jest poduszka olejowa, tu tyle mogę powiedzieć. Wymiana samodzielna jest możliwa, bo ja ją robiłem samodzielnie, z tym, że tu no wymiany są omówione, ja Wam nie chcę tego mówić, ale jest to możliwe. Zobaczcie, tutaj jest klimatyzacja, tu tą śrubę jest trudno wyciągnąć, tą całą łapę trzeba odkręcić i tak dalej. Jest to możliwe, tylko trzeba sobie to przemyśleć, ja to robiłem sam i jak ja to zrobiłem, tylko tak na krótko powiem. Użyłem podnośnika żabowego, gdzie podnosiłem i opuszczałem silnik na takiej łapie i to mi dużo pomogło, bo oryginalne poradniki, które mówią, jak się to wymienia, to każą dużo więcej zdemontować, ja to zrobiłem prościej, udało mi się tym razem, tak? Zanim przejdę, i ta poduszka była za to odpowiedzialna. Ja pokażę Wam też te części, które pokażę Wam, jak można je zamówić,
jak one wyglądają, tak, żebyście widzieli, żebyście nie popełnili tego błędu, bo dużo jest oznaczeń silnika, dużo jest błędów w Allegro, czy gdzieś jak kupujecie, mimo że powinien będziecie mieli dobrane, to dostaniecie coś innego. Następną poduszką mającą wpływ na wibrację silnika, bo ogólnie tu są cztery, jest poduszka skrzyni biegów. Ona się znajduje pod akumulatorem, gdzieś tam daleko pod tym. Ja jej Wam tu nie pokażę. Ta poduszka do wymiany samodzielnie jest bardzo trudna, bo trzeba tutaj dużo zdemontować, więc lepiej to polecić mechanikowi, niech on to zrobi. Niech on to zrobi, bo mają mechanicy swoje triki. Wymiana tej poduszki nie jest taka droga, aczkolwiek może sama robocizna oscylować w cenie 150 zł, coś koło tego. Ale dla chcących mogą to zrobić sami, ale mogą popsuć wiele rzeczy, także ja tego nie zalecam. Ogólnie samochodami Renault jeżdżę już dosyć długo. Miałem Scenica 1 wcześniej z silnikiem 1.6, 16, bardzo dobry silnik, chyba najlepszy pod gaz z tych wszystkich silników. I teraz przejdę jeszcze i potem to jest poduszka taka przednia, czy łapa lewa. Zobaczcie, moja jest tu zużyta trochę, ale jeszcze takiej tragedii nie było. Za co ona odpowiada? Ona jest pod silnikiem gdzieś umiejscowiona, tylko pod silnikiem Wam nie pokażę gdzie, ale tak jakby pod silnikiem. I też dlatego Wam ją pokazuję, jak ona wygląda, bo proszę zobaczyć, tutaj też możecie kupić dużo różnych. A jak już widzicie, jak w tym silniku ta poduszka wygląda, to Wam to może pomóc. I ona jest w tym miejscu, tak? I za co ona jest odpowiedzialna? Jak Wam źle biegi wchodzą, to znaczy tamta, ogólnie tamta pod silnikiem, jeszcze wrócę, to jest też mogą źle biegi wchodzić, bo ten silnik może tak nierówno wisieć, jak tam siedzi, tu albo tu. To też biegi mogą źle wchodzić, plus te wibracje. A tutaj też troszeczkę biegi źle wchodzą, ale są, bo ona jest do silnika i do nadwozia. I teraz jak się samochód rusza, ruszamy, to ona tu to kompensuje. I w tym wypadku jak zobaczcie tutaj to pęknięcie, co u mnie widać, ogólnie ta poduszka by jeszcze pojeździła, ale było widać szarpanie podczas zmiany biegów. Nie takie duże, ale mnie to denerwowało, więc to wymieniłem. Tu wymiana jest bardzo prosta, to można samemu zrobić bez kanału, bez niczego, od spodu samochodu, tak? I jest jeszcze jedna taka, tam taka łapa, tutaj taki łącznik, zaraz gdzie tutaj on jest, zrobimy tutaj, żeby to było widoczne, tu jest to, o, tutaj jest jedna śruba i tam jest druga, ona też ma wpływ na takie szarpanie, ja ją będę wymieniał, tak, ja ją będę wymieniał też, bo tak robię sukcesywnie, czasami wszyscy mówią, że warto wszystkie poduszki naraz wymienić, to jest racja, tylko że mamy tak duży zasób, tak różne jakości, że jak ja to oglądałem, to pisali też ludzie, że pokupili jakieś tam firmy i było jeszcze gorzej niż przed wymianą. Tak, dlatego jak mnie znacie, ja czasami takie śmieszne rzeczy mówię, ale tutaj tą zaryzykowałem, tą olejową i niby najważniejszą, zaryzykowałem oryginalną poduszkę z Renault, tak, używaną w dobrym stanie. I ona tak wygląda, tam może taką widzicie, taka jest jakby przerwa, nie wiem czy ja to pokażę, ale to jest gdzieś tak jakbym paluszkiem nad tym i wtedy ta przerwa w dobrej poduszce jest gdzieś koło 4-5 mm, to jest właśnie ta poduszka olejowa 4-5 mm i silnik ma możliwości do takiej wibracji, nie przenosi tego na nadwozie. No jeśli ta poduszka się uszkodzi, to siada na tym i są przenoszone wibracje. Jakby nie ma tutaj jakby dużego jakiegoś zagrożenia czegoś, bo on sobie siedzi, po prostu jest tak przewidziany. I pokażę Wam jeszcze teraz na komputerze, jak te poduszki wyglądały do zakupu, tak? No i dobrze, tutaj zaczniemy od tej poduszki, którą Wam tam pokazywałem, to tak ona wygląda w internecie, tak ją można kupić i pokażę nazwę.
No i tutaj taki przykładowy, to się tak się to nazywa, chociaż te nazwy mogą być różne, tak? Czyli tutaj silnika tył, Renault Scenic. One występują też w innych modelach, to ta poduszka wygląda tak. Teraz ta poduszka, która była pod skrzynią biegów, pod akumulatorem, co mówiłem, tak ona wygląda do tego modelu, czyli Scenic 2, silnik 2.0.16 bądź Grand Scenic, to jest to samo w 2000 roczniku na pewno, także w 2006 roczniku, także tak ona wygląda, a nazywa się tak, tak? I tu akurat widzicie, to ja to gwarantuję, tak? Bo ja mam taką założoną i jest dobrze. I tu na przykład jest opisane, że lewa Renault Scenic 2, 03 rocznik, 1.6, czyli do silnika 1.6, czyli ona występuje i w tym silniku, ale na przykład inna już jest różnica między 1.6 a 2.0, tak? Jest duża rozbieżność i dlatego ja to Wam faktycznie chcę pokazać, do czego te poduszki są i jak one wyglądają, bo ja je wymieniłem i wiem, że takie są na pewno, tak? A miałem dużo kłopotu z szukaniem tego. I tu pokażę wam tą poduszkę silnika, czy to łapa silnika, nazywają tą, o której mówiłem, widoczną po lewej stronie. Ona tak wygląda i pokażę wam też to, o czym mówiłem. Bo właśnie tutaj sprzedający, bo to jest poduszka używana, zrobił fajne zdjęcie, tak jakby od przodu patrząc. Ja mówiłem o tym, że jak ta odległość tu jest 5 mm, jak to wam siądzie, ta kość wam siądzie na tym, to wibracje są przenoszone na nadwozie, tak? A dopóki tutaj to wibruje, nie styka się z tym, dlatego to jest poduszka olejowa tutaj zamontowana i to jest, w tym to pracuje. To już jest ta trzecia poduszka i pokażę wam ostatnią, tej, której ja nie wymieniłem jeszcze. I tu pokazuję wam tą ostatnią poduszkę, której ja nie wymieniłem jeszcze, to jest ta górna, którą wam tam pokazywałem. Tylko tutaj pokazuję takie zdjęcie, nie jestem tego do końca pewny, ale zaraz sprawdzę. No i dobrze, mamy tą ostatnią, teraz sobie już potwierdziłem, ona tak wygląda, ta, której ja jeszcze nie wymieniłem, ona jest najtańsza, będę ją wymieniał. I tutaj dla mnie takim wyznacznikiem jest, że wiem, jeśli tamta poduszka olejowa była też w dieslu taka sama i w dwulitrówce 16 taka sama, to na tej podstawie już wiem na pewno, że ta do mnie też będzie pasowała. Ogólnie wam powiedziałem dosyć dużo tutaj o tych wymianach tych poduszek, takich rzeczy, bo chciałem pomóc komuś, tak? Bo ja naprawdę miałem bardzo duży kłopot, żeby ustalić konkretnie w jakim modelu jest co, bo tak jak mówię, występują błędy, tak? Spróbuję tu też gdzieś przesunąć, nie ma nic, jest jedno zdjęcie. Występują błędy, a to jak ktoś już takie coś założył, wie, że pasowało, to jest podpowiedzią dla kogoś innego, tak? Także jeśli tutaj te moje podpowiedzi mogą się komuś przydać, to bardzo się będę cieszył. To jest taki nowy cykl, który zacząłem, bo wiele mam takich drobnych prac w tym samochodzie, które na wiosnę będą robione. Jest kłopot z alternatorem, jest, a przede wszystkim jest bardzo duży kłopot z głowicą, ale to omówię w innym filmiku, żeby kogoś tak jakby ostrzec albo pomóc. No ja powiedziałem, ja to będę wszystko robił, wpakuję dosyć dużo pieniędzy w ten samochód, ale myślę, że warto, bo po prostu dla mnie, mówię, mechanicznie z inne rzeczy są w porządku. Pasuje mi wszystko, a 220 czy 230 przebieg jest autentyczny, nie jest duży i wiadomo, że tutaj pewne rzeczy muszą się wydarzyć, a wiadomo, jak ktoś sprzedaje, to niestety pewnych rzeczy nie robi. Jeśli ktoś tego nie potrafi zweryfikować, no to trudno, to kupuje to na swój koszt, na swoją odpowiedzialność, a ja chcę po prostu pokazać innym, jak można łatwo z tego tematu wyjść. No niekiedy trzeba na dobrej jakości części trochę wydać, ale dla mnie, ja powiedziałem, dla mnie to warto. Więc jeśli komuś te filmiki tutaj moje się podobają, to zachęcam do subskrypcji, bo następny filmik jakby z automatu wam się pojawi. Czyli subskrybujecie, potem jak ja coś nowego dodaję, to wam to wyskakuje w takich obserwowanych, czy tam w subskrypcjach, możecie sobie zobaczyć i tutaj powiem, że no i wtedy jest to łatwiej wam coś odszukać, tak? Jeszcze tylko dopowiem, że
Chętnie czekam na dyskusję jakąś w komentarzach. Jak mnie ktoś zapyta, w miarę wolnego czasu będę odpowiadał, jak ja to zrobiłem. Coś mogę czegoś nie pamiętać, mogę coś podpowiedzieć, bo zauważyłem, że no, w używanych samochodach wielu tam mechaników podejmuje ten temat, ale niektóre naprawy jakby można zrobić prościej. Trzeba mieć świadomość też, że dużo można popsuć, tak? Więc ja jak podchodzę do jakiegoś tematu, zawsze oglądam nie jeden filmik, tylko kilka. Ogólnie mam duże doświadczenie mechaniczne, bo tych samochodów miałem już używanych dużo i większość rzeczy staram się robić sam, bo jednak mam większe zaufanie niż do jakiegoś przygodnego mechanika. Tu jeszcze tylko mogę powiedzieć, że jak ktoś ma dobrego mechanika, to warto się go trzymać, tak? Bo dzisiejsze samochody już są bardzo trudne do naprawienia, a takie kilkunastoletnie, że tak powiem, starszego typu możemy pokombinować troszkę, nie mają tyle elektroniki, jakiś błąd czujnika pokazuje tylko tryb awaryjny, ale nie ogranicza jeszcze mocy, bądź ją ogranicza w pewnym zakresie, gdzie spokojnie możemy jeszcze kontynuować jazdę bez żadnego tam stresu, tak? Także dziękuję bardzo, taki odskocznik, troszkę inny filmik. Jak pamiętacie, to ja mam uszkodzoną pompę z klimatyzatora, którą robię i staram się po prostu w prosty sposób wyluzować teraz, bo czekam na serwis, a to, co myślę teraz, to nie wygląda to różowo, powiem tak. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do następnego filmika. Spróbuję coś wrzucić tu z naprawy tego samochodu, tak?